your brother, I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel, I wanna taste.
So Omonia Nicosia has beaten today Huragan Poeziska 2-0. Do you think that it is a good result for your team? Are you satisfied with a game? Yes, in this stage of our preparation we are not looking for the results. We just want to improve our game and in the physical phase and on the tactical phase. It's good that we won, but it wasn't the first that we were looking for. We will see again this game in order to look and find out where we was good and where we want to work to improve our game. And that's all. It was a good game. We enjoyed it. Thank you very much for the welcome in a very good stadium, very good pitch, good weather. But in the beginning it was raining, but after was the weather was good. So everything went well for our team, and we are looking forward for the rest of our preparation. Yes, can you say something about your rivals' team, Huragan Poeziska? It's a good team. They run a lot, they fight a lot, they have passion in their game. They also wanted to show their quality. I'm sure that they give their best today. It was a good opponent for us, and for sure we test our strength against a good team in order, of course, of the division they are playing. Thank you for the interview. No, thank you very much. To był ostatni mecz podsumowujący sezon. Mecz towarzyski z bardzo klasowym przeciwnikiem, Omonią Nicosia. Przegraliśmy 2-0, ale czy trener uważa, że był to dobry wynik, czy było to dobre spotkanie? No, wynik na pewno obiektywny. Zdecydowanie drużyna z Omonii dominowała na boisku. Jest to zespół profesjonalny, ma zawodowych piłkarzy, którzy są wyszkoleni bardzo dobrze. Praktycznie zmiany zrobili, drugą jednostkę wpuścili po przerwie. Ja uważam, że wynik, który na pewno nam ujmy nie przynosi, każdy wziąłby w ciemno, graliśmy z pierwszą drużyną, był to ostatni mecz kończący przygotowanie, był to też ostatni mecz mój w Huraganie. Działacze podjęli taką decyzję, żeby koncepcję prowadzenia zespołu tutaj powierzyć innemu szkoleniowcowi. Dziękuję całej drużynie, wszystkim tutaj sympatykom za te miłe 2 lata, które spędziłem w klubie. Być może gdzieś na boisku jeszcze się spotkamy. Czy będzie pan dobrze wspominał Huragan Poeziska? Będę wspominał bardzo dobrze. Dziękuję za wywiad i powodzenia na dalszej ścieżce kariery oraz prywatnej. Dziękuję również każdemu zawodnikowi, życzę naprawdę wielu sukcesów, bo uważam, że to jest fajny kolektyw i same miłe rzeczy będą mi się kojarzyć z Poeziskami. Dziękuję bardzo. Dzięki.